Ci z Raven Down płacą takim osobom jak Magikalowi. Ja kurwa przecież za darmo nie będę grał. No tu zejścia nigdzie już niżej chyba nie ma. Aha, się podpaliłem jeszcze. Też wolę na Medivi sobie pograć. O, chłop wychodzi, dobra, to wracamy. Chociaż za dużo strzałek już nie mam. W ustawieniach. Gdzie masz ustawienia? Tu masz ustawienia. Opcje. Panele. I tu masz. Tutaj tak chyba te refy działają. Także chyba jak ktoś musi wydać hajs. Ty kupisz premium. Z mojego reflinka to dostanę 7 dni premium. Najbliższe, nie? Tym bardziej, że wiesz, ten Raven Down to póki co ma hype. Bo zapłacili duże ilości streamerów. Opłacili. Że nawet Parisa opłacili. Ale koniec końców na dłuższą metę nie wiadomo jak to siądzie. Tym bardziej, że tam jest max level. To co, wbijasz max level i później tylko PvP i czekanie na nowy content. Jak nie wiem, jak w jakimś WoWie czy coś. Ja Medivka to wiem, że mogę sobie grać, przestanę grać na rok, wrócę za rok i to dalej będzie działać, nie? Te 200 osób na serwie będzie. Też za długo wychodził ten Raven Down. Rok temu jakby już te wszystkie bety, jak nie miałem w co grać, to wtedy jakby wyszedł. Teraz to przypominam, że pierwsza data premiery Raven Downa była na 2020 rok. Mamy 2024. No na starcie na pewno zarobił trochę na tym Raven Downie, nie? Bo tam jest premka, która pozwala wchodzić bez kolejki. To pewnie ludzie to pokupują, żeby nie czekać w kolejce. O, tu się strzały kupuje. Ogólnie trochę odjebałem, nie? Bo zapomniałem, że to jest stara Tibia i bank jest w każdym mieście osobny, nie? Więc wziąłem tylko golda na ten. W sensie starzy jest wszędzie osobny. Nie ma, tu masz taski. Menu zadań, lewo góra. Że nie musisz żadnego NPC-a biegać. Tak samo mapy masz na... Nie wiem jak masz w ustawieniach, ja sobie dałem na Ctrl M, nie? A z Wiki możesz sobie pobrać całą odkrytą mapę. I co jest fajne, jak wejdziesz sobie w jakiegoś taska, na jakiegoś moba, na przykład ghoul, i chcesz znaleźć miejscówkę na to, no to dajesz zaznać i ci pokazuje na mapie, gdzie to jest, nie? To jest mega zajebiste. Nie musisz szukać miejscówek, tylko sobie zaznaczasz i już wiesz, gdzie są mobki. Nie musisz znać mapy, o. Bez premium nie możesz zrobić na hajs. Ale na expo możesz. No gościu, a ile możesz zrobić na realu bez premki? Chuja możesz zrobić. A ta z generacji jest na hajs? I tu masz daily nagrody, nie? Odbierasz sobie do sklepiku, kupujesz runki. Możesz sobie uchy kupić. Tylko nie wiem, czy bez premki się da, ale chyba tak. A co to jest za siódmy dzień daily? Buścik jakiś na expa? No to akurat premka nie jest droga. Nie pamiętam, ile ja płaciłem za premkę. 6 euro kosztuje premka na miesiąc. Z 20 zł? 6, 12, 18, 25 zł. Premka z okrut gigatonia. Kurde, najgorsze jest to, że ja cały hajs zostawiłem w pierwszym mieście. A da się do banku wpłacić? No to nie wiem czemu, ale w jakimś dziwnym przekonaniu żyłem, że kurwa w banku się tylko wymieniać. A pobiera potem z banku jak coś kupujesz, czy trzeba wyciągać? No dobra, to potem refię po prostu ten. Popłynę sobie do tego pierwszego miasta i wezmę w pasę hajs. Ale kurde, łuki są giga drogie, nie? Ten flaming bow tu w okolicach 100 coinów kosztuje. Jestem ciekawy, z czego ten łuk leci. Ale z drugiej strony, flaming bowem nie polutuje później jeszcze tych bowów, żeby mieć na sel, nie? Bo podpalenie nie będzie działać na DL-a na przykład. Dobra, no tam już na dole raczej będą mopki. Mam połowę. Tu jeszcze chłop biega. Dobra, on ma 11 młopków zostało, to chuj. Jak co robi? Ty bez kitu. No i gitarka. Goldik zdeponowany, można wracać na bandity. A i tutaj jest w gold pouchu wtedy. To jak masz kupionego tego gold poucha, to wtedy instant jakby ci do banku leci. A, no to ja przez całego taska 600 guli ani jednego nie miałem, ale to pewnie dlatego, że nie sprawdzałem woreczków. Zapomniałem w ogóle, że z guli lifering leci. Już z miesiąc temu planowałem, albo nawet dwa grać w Medivie, tylko czekałem na ten nowy serwer, aż wystartuje, wiesz? No z tym Raven Downem to jest tak, że nie wiadomo jak to długoterminowo będzie wyglądać, czy to wytrzyma.
No bo to jednak totalnie się różni od TB, nie? Tam masz max level, endgame po prostu będzie wyglądał tak, że będziesz się bawił na arenach PvP i będziesz czekał na content update. A na Medivi to jednak wiesz, że nawet jak przestaniesz grać na rok, wrócisz, to będzie do czego wracać. No, zamierzam pograć, bo fajnie się gra. Tylko jedyny mankament jest taki, że nie ma Auction House'u. Giga nie lubię tradować przez czat. Medivia ma kilkanaście lat? Ma wchodzić Auction House w tym roku? Jakby Auction House ich wprowadzili, to by było zajebiście. To później jeszcze tylko chciałbym jakiś czar ofensywny dla Palka. I nic mi więcej nie potrzeba. Kurde, no jeden skończył taska i znowu jakiś chłop mi tu przyszedł. A wiadomo mniej więcej kiedy ma to wejść? Zajebiście, jak chcą prowadzić Auction House. To jest tak naprawdę teraz największy mankament Medivii, jak dla mnie, że nie ma tego Auction House'u. No i chuj, ja biję sobie tutaj przez ostatnie kurwa 50 minut, a chłop przychodzi mi i pisze, ja tu biję. A niech spierdala. Pa, kolejny. Co jest kurwa? Zaraz zobaczę tą roadmapę, z ciekawości, nie wiedziałem, że jest. Ale fajnie, bo jak Auction House się wprowadzą, to będzie wiadomo, jakie są ceny itemów, nie? Aktualnie jak chcesz kupić jakiś item, no to musisz pisać do gościa, za ile sprzedaje i możecie w chuja zrobić. Ja się trzech typów pytałem, za ile sprzedają Flaming Bowa. Jeden pisał za 70, drugi za 90, a trzeci za 140. Także bez Auction House'u ceny są takie rozpierdolone. Oczywiście chodzi o Medivia Coiny, nie? Czy ja wiem? Ja w ogóle mam wrażenie, że tu mało ludzi pekuje. Czy z żadnym pekerem się nie spotkałem. A jest w ogóle więcej miejscówek na te bandity? Jest jeszcze jedna. Outlaw Castle. To może tam pójdę po prostu i tyle. Nie będę tutaj się z nimi kłócił. Tylko połcza też na dniach będę musiał kupić. Bo to podobno giga fajne, nie? Jestem chyba na Discordzie Medivii. Jestem, teraz sobie zerknę. A gdzie jest ta roadmapa? Na jakim channelu? Nie wiem, nie widzę tej roadmapy nigdzie. Może nie mam tego kanału. Nie wiem, nie ma roadmapy żadnej na Discordzie. Ciekawe ile w ogóle osób pracuje nad tą Medivią, ale tak no patrząc to nawet sporo muszą zarabiać. 5 osób pracuje nad Medivią? A ile razy w roku jest jakiś update? No nie wiem, ale z drugiej strony to wiesz, jak obserwujesz sobie reela, jak startują nowe serwery, no to ludzie pograją chwilę na serwie i quitują. Nie wiem, miałem wrażenie, że ludzie raczej nie lubią grać długoterminowo na jednym serwerze. Mam nadzieję, że ten Auction House wejdzie szybko. Ale jak patrzę na Medivii, to każdy serwer ma 100-200 online, to będzie tyle, to będzie git. A ja nie mam zamiaru grać na serwie, gdzie są 700 levele. Ja streamuję, to jeszcze mam większe prawdopodobieństwo, że ktoś się przypierdoli, ale spoko, biorę to na klatę. Ale powiem wam, że Medivia też nie jest taka chętna do rozdawania punkcików. Premkę kupiłem za sam? A wiecie co dostałem od Medivii? 7 dni premki. A można postać przenieść na Medivii, nie? W razie czego? No właśnie ja na Edron nigdy nie chodziłem w lewo. Tu się nie chodzi na Rilo. I nie mam pojęcia jak się tam dostać. Tu jest błąd jakiś.